Iwona Tokarska, witam w specjalnym wydaniu naszej wsi, przedsiębiorczej wsi. W dzisiejszym odcinku opowiemy o sprzedaży bezpośredniej i produkcji molowskiej. Pokażemy Państwu zasady funkcjonowania i dobre przykłady takich działalności na Opolszczyźnie. Czym jest sprzedaż bezpośrednia, odpowie nam pan dr Marek Wisła z Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Prudniku. Sprzedaż bezpośrednia jest to przekazanie produktu pochodzenia zwierzęcego odbiorcy końcowemu. Spośród produktów pochodzenia zwierzęcego w tej formule mamy mleko surowe, śmietanę surową, zajęczaki, drób, zwierzynę łowną oraz ryby, produkty pszczelarskie. Na 30 dni przed rozpoczęciem działalności należy zgłosić to do powiatowego lekarza weterynarii. Należy spełnić warunki, które są opisane w rozporządzeniu dotyczącym sprzedaży bezpośredniej i można prowadzić już tą sprzedaż. A sprzedażą bezpośrednią zajmuje się między innymi pan Bogusław Sokołowski z Moszczanki. Nasza działalność polega na tym, że dokonujemy podchowu ryb. Są to w naszym przypadku trzy gatunki ryb. Jest to pstrąg tęczowy, jest to karp i jest to jesiotr europejski. Te ryby u nas są podchowywane, następnie bezpośrednio sprzedawane klientom. Ryby sprzedajemy głównie klientowi końcowemu i jest to sprzedaż głównie poprzez wędkę. Najczęściej klient odławia sobie te ryby wędką. No jeżeli nie ma takiej ochoty, to my mu pomagamy i odławiamy i te ryby może sobie zakupić. To się opłaca. Opłaca się tylko dlatego między innymi, że jest to biznes rodzinny. Więc każdy się na 100% angażuje, chce dać wszystko z siebie. Poza tym no, to się czuje, że tak powiem, już w naszych przetworzonych potrawach. Bo można powiedzieć, że słyniemy na całą Europę z naszego jesiotra europejskiego i syberyjskiego wędzonego w owocach. Jest to królewska ryba bez ości, więc nawet ci, którzy ryb nie jedzą, od niej zaczynają jeść ryby. A następnym rodzajem sprzedaży bezpośredniej jest sprzedaż miodu, o której opowie nam pan Milko Stokłosa z Lędzin. Panie Milko, jak to u pana wygląda, od kiedy pan się zajmuje pszczołami i no jak właśnie wygląda sprzedaż bezpośrednia miodu? To jest tradycja rodzinna, taka wywodząca się z Kruszwicy, z nad jeziora Gopła jeszcze z lat 60. To są stare, dobre czasy, jeżeli chodzi o produkcję miodu, aczkolwiek przepisy się zmieniły do tej pory. W tej chwili uli jest ponad 40. Uzyskałem wszystkie dokumenty po konsultacji oczywiście z powiatowym lekarzem weterynarii. Został zatwierdzony plan pozyskiwania produktów pszczelich. Po uzyskaniu wszystkich dokumentów i specjalnego zezwolenia z numerem identyfikacyjnym pasieki, który uprawnia mnie do tego, żeby prowadzić sprzedaż bezpośrednią, no taka działalność została po prostu zarejestrowana tutaj na miejscu w Lędzinach. Jest to sposób na biznes, tym bardziej, że jakby produkcja miodu jest moim działaniem ubocznym. Ja generalnie zajmuję się inseminacją matek pszczelich. Ja sprzedaję z miejsca, w którym są ule. Wszyscy moi klienci pochodzą z tego rejonu i całość tego miodu tutaj się rozprowadza na miejscu. Także ja nawet nigdzie z nim nie jeżdżę. Są klienci, którzy kupują po 50 słoików. Mam nadzieję, że wiele osób młodych zainteresuje się tą działalnością, bo to jest nisza w Polsce. To jest nie tylko sposób na biznes, ale na tworzenie własnej pasji i miłości do tego, co nas otacza, do natury. A teraz o tym, czym są mole, opowie nam pan dr Kazimierz Kopczyński, powiatowy lekarz weterynarii w Opolu. Panie Kazimierzu, jak w ogóle możemy rozwinąć ten skrót mol? Mol to rodzaj produkcji środków spożywczych polegający na produkcji przetworzonych produktów. Mol, skrót od marginalna, lokalna i ograniczona produkcja. Aby prowadzić tego rodzaju działalność, podmiot musi spełnić szereg wymagań określonych w przepisach Unii Europejskiej i w prawodawstwie polskim. W wydawnictwie opracowanym przez Urząd Marszałkowski odnośnie wymagań stawianych temu rodzajowi działalności oraz na stronach ministerstwa w poradniku, w którym to szczegółowo opisany jest sposób postępowania przy rejestracji i prowadzeniu tego typu zakładu. Więc są tam określone limity produkcyjne tygodniowe, ile danego rodzaju produktu można wyprodukować.
na co najmniej 30 dni właściciel zakładu musi zgłosić zamiar prowadzenia działalności, ale nie może być rozpoczęta wcześniej jak po otrzymaniu przez podmiot decyzji nadającej weterynaryjny numer identyfikacyjny tej działalności, tego zakładu. O tym, czy działalność molowska to działalność gospodarcza, czy też nie, opowie pani Agnieszka Wrześniewska, urbaniak z pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu. Jeśli chodzi o opodatkowanie działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, bierzemy pod uwagę fakt, czy jest to działalność gospodarcza, czy nie. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, a także działalność zarobkowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Taka uwaga, kto wykonuje działalność gospodarczą, zarobkową w sposób zorganizowany i ciągły, we własnym imieniu i na własny rachunek, nawet jeżeli nie jest zarejestrowany, prowadzi działalność gospodarczą. To, że ktoś działalności gospodarczej nie zarejestrował, to nie znaczy, że jej nie prowadzi. Żeby zobaczyć, jak w praktyce funkcjonuje MOL, odwiedzamy firmę pana Andrzeja Gruszki. Panie Andrzeju, czy to jest dobry pomysł na biznes? Jak najbardziej. Firma moja, która akurat działa od ubiegłego roku, no ideą tutaj jest właśnie ukierunkowanie się na produkcję małą, lokalną i jak to można powiedzieć, wyrobów swojskich, które mogą tutaj jakby przedstawić się wyższą jakością od tych, które oferowane są przez duże zakłady w supermarketach. Mój zakład to zakład typowo taki lokalny, czyli ograniczony sprzedażą tutaj na teren województwa opolskiego i ościennych powiatów. Przede wszystkim dlatego, że posiadam tak jakby tutaj doświadczenie w branży. Mój tato od dosyć dawna również prowadził swój zakład mięsny, także przekazał mi pewną wiedzę, tam też zdobyłem jakąś praktykę, co pozwoli mi właśnie na wypracowanie tak jakby tutaj takiego pomysłu, że właśnie ta działalność, ta lokalna, ta ręczna produkcja, te swojskie wyroby mogą tak jakby zafunkcjonować na rynku, no i przebić się przez tą ciężką ścianę właśnie tych dużych zakładów. Do tej pory również prowadzę drugą działalność produkcyjną, wiąże się ona z produkcją przypraw, także w temacie mięsnym jestem od dosyć dawna i tutaj tak jakby prawo nie jest mi obce. Natomiast co skłoniło mnie do tego, żeby zastartować właśnie w tej grupie MOL, to jest to, do uruchomienia zakładu są wymagane tak jakby przepisy o mniejszym rygorze infrastrukturalnym, mniejsze takie jakby obowiązania prawne. Czyli opłaca się w ogóle panu prowadzenie takiego mola? Jak najbardziej, tak jak mówiłem, raz, że spełniam swoje ambicje, swoje tak jakby potrzeby, bo lubię to robić, znam się na tym. Na druga sprawa, jak łączy się przyjemność z pracą i to daje jakieś efekty finansowe, tak najbardziej zachęcam wszystkich do tego. Na dziś to już wszystko, a w kolejnym odcinku przedstawimy państwu prężną i przedsiębiorczą działalność stowarzyszeń. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.